Także zobaczymy. Plany mam. Wysadziłam. Plany mam, plany. Tak dobrze, wiecie, szedł. I to wszystko plany mieszacie. Przyjechaliśmy sobie tu pospacerować w ogóle. No, ale myślę, że jeszcze się wybierzemy. Dramat, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, także... Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w niedzielę. My właśnie zjedliśmy rosół, chłopaki grają na konsoli, stwierdziłam, że się chwilę odezwę. W zasadzie nie wiem, co jeszcze będziemy dzisiaj robić, pogoda też taka mieszana, także zobaczymy, jak to wyjdzie. O, już mnie wzywają, więc idę. Plany mam. Wysadziłam. Plany mam, plany. Wysadziłam rajdę. Grajcie, grajcie. Szybko. Witamy się z samochodu. Ja dzisiaj w trendach, bo wiecie, róż teraz jest modny. Dajcie znać, czy byliście na Barbie w kinie, czy się wybieracie, czy nie. My się raczej nie wybierzemy. Ja już w sumie nie pamiętam, kiedy byłam w kinie, ale jak będzie gdzieś dostępne, to pewnie obejrzę, bo słyszałam bardzo pozytywne opinie. Nie mam pojęcia, kiedy będą Żółwie Ninja. I w ogóle co jest ciekawe, że Barbie w jeden weekend, tak jak wiecie, na siebie zarobiło, już się zwróciło, także masakra. Nie pomyślałabym, że taki film będzie tak dobrze, wiecie, szedł. No. Także super. I co? My jesteśmy w samochodzie, oczywiście pierwszy przystanek, stacja benzynowa. I gdzie jedziemy, chłopaki? Do dziedziny Karoliny. Tak, jedziemy do Marcina siostry. Dzieciaki się pobawią, my sobie wypijemy jakąś kawkę. Tak, ekipa z tyłu. Nie pozwolę mama ci pić kawy. A dlaczego nie? Bo za dużo już piję kaw w tym roku. Za dużo piję kaw? Tak. No, także widzicie. Za dużo piję kawy. No nic, może jednak dziecko mi pozwoli wypić. Mój update żołądkowy jest w ogóle taki, że od kilku dni w ogóle mi nie boli żołądek, więc nie wiem, o co chodzi. Oczywiście dalej jesteśmy bez glutenu. Wczoraj co prawda dałam się Marcinowi namówić na pizzę wieczorem. I faktycznie ten żołądek mnie nie bolał. Makaron był bezglutenowy, także... O, tu jakiś jedzie, jakaś ciężarówka koło nas. Także może faktycznie to gdzieś tam na tle stresowym, nie mam pojęcia. Bo jedzie tak na milimetry od naszego lusterka. Ale dobra, przeszło. No, także zobaczymy. Jedziemy dalej. Cześć, dzień dobry z kuchni. Ja już się witam kolejnego dnia. Właśnie wróciłam z Lidla. W ogóle mamy dopiero po 12. Nagraliśmy, mierzymy. Tak, nawet się udało z szogunikami nagrać. I obiecaliśmy szogunikom wycieczkę. Także jemy szybki obiad i co? I będziemy ruszać. Chłopaki mają rosołek, tak? Ja sobie rosół odpuszczam. Z tego względu, że wczoraj po... Znowu bolał mnie żołądek. I przez tydzień... Poczekaj! Przez tydzień nie jadłam w zasadzie glutenu i było ok. I wczoraj po makaronie, po rosole znowu mnie złapało, więc może faktycznie coś w tym jest, a może sobie wmawiam. Nie mam pojęcia. Tak więc chłopaki sobie zjedzą rosołek, my zjemy sobie na szybko sałatkę. A że były pytania o to, jak tego Cezara zrobić, to od razu
Pokażemy. Idziesz na dół? Tak. Także stop. Tak, więc jeśli chodzi o owoc Cezara, to potrzebujecie do tego sałaty. W oryginale jest to sałata rzymska. Ja mam taki miks sałat i ja wszystko robię na oko. I co? Podsmażamy sobie, tak, ja mam akurat taki boczek wędzony z Lidla, 4-5 plasterków i podsmażacie to na takiego chipsa. I później po prostu na tym smażycie pierś z kurczaka. Ja jak robię na dwie osoby, to biorę dwie takie mniejsze piersi. I po prostu przyprawiacie go tak jak lubicie. Ja daję taką przyprawę do kurczaka. No i macie sałatę, macie tego kurczaka. Jest jeszcze pomidor dla Marcina. Ja omijam ten etap z wiadomych względów. Tniecie czy tam kruszycie tego chipsa, teoretycznie powinno się go pociąć, tylko że ja go zawsze tak spalam, że jest do pokruszenia już bardziej niż do pokrojenia. Także to wysypuję małą łyżeczkę parmezanu i później robicie sos. Sos to są 3 łyżki majonezu, 1 łyżka jogurtu naturalnego, łyżeczka musztardy, sól, pieprz i ząbek czosnku. I to wszystko mieszacie. Tak. Mieszacie to wszystko razem. Później jeszcze posypujecie całość tą wymieszaną już z tym kurczakiem, z tym bączkiem, z boczkiem, z tym pomidorem, jak tam lubicie. Posypujecie jeszcze to na wierzch parmezanem i dopieprzacie pieprzem. W sensie tym takim ziarnistym, nie? I tak w zasadzie wszystko, jest to mega szybka sałatka, bo w zasadzie zaraz damy Frani jeść, bo w zasadzie wszystko robicie w międzyczasie, jak smaży wam się kurczak. I to by było na tyle. I obecnie się z tej swojej sałatki przerzuciłam na to, bo jest to szybsze i ta moja już mi się trochę przejadła. No, także robimy, działamy i ruszamy, nie wiem, albo do parku Krasnala, albo do parku Dinozaura. Zobaczymy. Dinozaura! No, zobaczymy. No, ja się zabieram za obiad. Szybka teleportacja, wchodzimy właśnie do parku, jesteśmy w Sławie nad jeziorem, przyjechaliśmy sobie tu pospacerować, w ogóle tak spontanicznie, bo mieliśmy jechać do parku Krasnala, ale jakoś tak wyszło, że skończyliśmy tutaj i przed chwilą jak wychodziliśmy z auta, zapowiadało się, że lunie deszczem, a teraz się zaczyna wypogadzać, więc jest szansa, że może ten deszcz nas ominie. Chcieliśmy do parku, tak. Krasnali, tak? No, był taki pomysł. Ale już chciałam jechać do parku Krasnali jutro. Wczoraj chciałam jechać. Bo to może pojedziemy wczoraj, co? No, lutę, mama. Dziękuję. My właśnie wróciliśmy do domu, bo już zbierało się na deszcz i był to ostatni moment, żeby uciekać. Ogólnie, co chłopaki, fajnie było? Fajnie. Było naprawdę całkiem przyjemnie, nie było dużo ludzi, ale też wiał tak mocny wiatr, normalnie jakbyśmy byli nad morzem, ale zawsze to trochę miło. Miło zmienić otoczenie i no, było naprawdę przyjemnie. Myślę, że się wybierzemy tam, jak będzie po prostu jakaś ładniejsza pogoda. Wtedy weźmiemy jakieś zabawki do piasku.
i... I będę się kąpał w wodzie i będę... I może się wykąpiemy w wodzie. Znaczy się, ja to raczej nie, bo dzisiaj sprawdzałam, czy woda jest ciepła. Jak dla mnie, to ona ciepła wcale nie była. No, ale myślę, że jeszcze się wybierzemy. A tymczasem chyba kawka i chwilka chillku. Mama, a nie lubi się kąpać w wodzie z jeziora i morza? No tak niekoniecznie. A czemu nie? Bo woda jest zimna. Ale na mnie, ale ja lubię wodę. Mikołaj, smoczka wyjmij. Ja też lubię. Nie. Też lubię. Dobra, przychodzę jeszcze na chwilę, bo zaraz idę już usypiać Mikiego, także jeszcze chwilę sobie pogadamy. Muszę jeszcze skoczyć do paczkomatu, bo oczywiście jako Grażyna biznesu zamówiłam sobie piżamę na wyprzedaży, także jeszcze muszę ją odebrać, bo dzisiaj się minęłam z kurierem. Podeszłam pod klatkę i akurat dostałam SMS-a, że paczka w paczkomacie, więc już mi się nie chciało latać, a później i tak idę z psem, więc przy okazji sobie odbiorę. No i przed chwilą oczywiście oglądałam jakiś tam Instagram, przeglądałam i teraz w ogóle mam wrażenie, że wszyscy się przeprowadzają i jest dużo, sobie podglądam po prostu kto, gdzie, co kupuje. I właśnie wchodząc, oglądając tam jedną szafkę, przeglądałam sobie akurat ofertę właśnie szafek i szafka, nad którą się zastanawialiśmy, jest w mega promocji, tylko problem mamy taki, że ona jest dość krótka i my mamy telewizor 65 cali i ta szafka by była tak jakby na równo, bo jest taka sama na długość, a widzieliśmy ją na żywo, no i bardzo nam się podoba i się właśnie zastanawiamy, jak to będzie wyglądać. No i nie wiem, zapytam, bo Marcin tam jeszcze z Filipem gra, bo no praktycznie kosztuje teraz pół ceny, więc spoko. No ale właśnie się zastanawiamy, czy ta długość nie będzie za krótka. Chociaż my tą wnękę, w której ten telewizor będzie, tam jest tylko 2 metry. I tak się z jednej strony zastanawiamy właśnie, czy telewizor ma na szerokość 145 i ta szafka tak samo. Więc teoretycznie jakby telewizor nad nią wisiał, mogłoby to wyglądać ok. W ogóle rozkmina życia. Czy właśnie taką 1,80 m, 1,90 m. No dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Chcesz się tu pokazać czy nie? No, także taka rozkminka. Jeszcze tutaj wieczorową porą. Oczywiście dalej nie mamy żadnej aktualizacji, kiedy ta nasza przeprowadzka nastąpi. Mamy nadzieję, że bliżej niż dalej, no ale zobaczymy. I tak, cały czas w ogóle to nasze miasto jest... Mikołaj, proszę cię, nie rozsypuj mi teraz tych klocków. Pająk! Pająk! Wcisz tu, pająk! Nie ma. No, także to nasze miasto jest na tyle dziwne, że po prostu jest bardzo mało ofert w ogóle mieszkań, a jakichś takich sensownych to już naprawdę jest mało. I to mieszkanie, które my wstępnie zarezerwowaliśmy, ono nawet jeszcze nie było nigdzie wystawione. Z tego względu, że właśnie wydaje mi się, że to, co jest fajniejsze i po prostu jeszcze w miarę rozsądnych pieniądzach, to po prostu, wiecie, jeśli macie jakiegoś swojego agenta, powiedzmy takiego, wiecie, z którym już tam działacie, to te oferty nawet się nie pojawiają, tylko idzie tak jakby po prostu z tyłu, bo to, co jest na tych wszystkich OLX-ach, Otodomach, to jest dramat, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, także średnio. No. Naszym też ogólnie problemem jest to, że my, no mimo że posprzedawaliśmy trochę mebli, to też mamy,
A to, jak w ogóle ludzie urządzają te mieszkania pod wynajem, to już jest w ogóle inna kwestia. Dobra, bo oczywiście Miki, atencjusz, już tutaj zaczął się tuc z klockami. No, także wracając do tematu, w ogóle właśnie nie czaję, jak ktoś kupuje nowe mieszkanie, robi je typowo pod wynajem i albo właśnie je zagraca, bo mało kto już w dzisiejszych czasach na przykład robi meblościanki i wiszą takie 2 czy 3 mieszkania, gdzie ta kuchnia z aneksem jest zrobiona naprawdę spoko, a na przykład te 2 dodatkowe pokoje już są jakoś tam, wiecie, zagospodarowane. Albo... Dobra, nieważne, każdy sobie robi jak chce, ja tego nie rozumiem, ale każdy z nas myśli inaczej, więc nie chcę tutaj jakiejś burzy rozpętywać, bo totalnie nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, że po prostu ceny najmu są po prostu momentami naprawdę, jakby ktoś na głowę upadł. Przykładowo jest wystawione identyczne mieszkanie jak mojej babci, nawet ma identyczną kuchnię, którą moja babcia robiła jakieś 40 lat temu. I to mieszkanie jest, ma taki sam rozkład, właśnie nawet meble w kuchni są takie same. Jeszcze się śmiałam do Marcina, że nawet są panele takie drewniane na suficie. No i tam jest odstępne, jest czynsz, w ogóle te czynsze w mieszkaniach własnościowych też tego totalnie nie rozumiem. Kupujecie mieszkanie za kupę kasy i macie na przykład jeszcze 1000 zł czynszu do wspólnoty. No to jest w ogóle jakiś dramat. No i abstrahując już od tego, jaką ktoś sobie tam zarzucił cenę, to też było z kosmosu, to było napisane, że dla singla bądź pary bez dzieci, żeby dzieci nie zniszczyły. Ja sobie myślę, Boże, co tam można zniszczyć? Chyba tą kuchnię, która po 40 latach się rozpadnie, nie? No, ale dobra. Już tak sobie pogadaliśmy, więc rozgadałam się za bardzo, także już będę kończyć tego vloga, bo trochę on trwa. Jeszcze mam w ogóle takie przemyślenia, bo wczoraj dodałam anonimowy Q&A na moim Instagramie. I pytania były takie, nie wiem, mi się wydawały one taka troszkę przypierdzielka, wiecie, kulturalna. Marcin powiedział, że oczywiście przesadzam, że są to normalne pytania, ale nawet kilka osób do mnie na prywatnym napisało. I się zastanawiam, czy gdzieś tego tematu nie poruszyć, może... Albo tak samo jak dodałam na Instagrama, bo ktoś mi zadał pytanie, czy nie myślałam, żeby do Mierzymy wziąć chudszą dziewczynę w rozmiarze S. I ja tam dodałam swoje zdjęcie, jak ważyłam 57 kilo. I wiecie, najlepsze, że przychodziły mi powiadomienia, że ludzie to lajkują. I spoko, tylko ja tak sobie myślę, czy to ja za dużo analizuję. Czy po prostu my mamy jakieś takie teraz, ogólnie jako społeczeństwo, bo nie mówię tutaj do nikogo personalnie, takie płytkie myślenie, że jak ktoś jest chudszy, to jest bardziej wartościowy. I mi na przestrzeni ostatnich lat w ogóle mega zmieniło się myślenie na ten temat. I nie wiem, czy ja dobrze myślę, czy źle myślę. Ale nawet ostatnio rozmawiałam z dziewczyną, która jest mega szczupła i ona znowu właśnie mówiła, że ma problem w drugą stronę. No bo wiecie, jak mówicie do kogoś... Problem, tak. Mówicie do kogoś na przykład, o, bardzo fajnie, widać, że schudłaś, nie? No spoko, jest to takie pozytywne. Ale powiecie do kogoś, tak, problem. To jest problem, Mikołaj, to jest problem. Ale mówicie do kogoś, o, ale fajnie, przytyłaś? Wiecie. I właśnie się śmiałyśmy, że no ja na przykład chcę schudnąć, a ona chce przytyć, a nie może. I wiecie, że jak na przykład ktoś do ciebie powie, ale ty jesteś gruba i ciebie to uderzy, a u niej to działa w drugą stronę, ale ty jesteś chuda i że wiecie, że dla niej to jest znowu taka szpileczka, nie? No, także zastanawiam się, czy nie nagrać na ten temat filmu. Dajcie znać, czy tak, czy już macie dość wałkowania tego tematu i nie.
Dobra, zostało mi 10 sekund, także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!